Witam was serdecznie, Greatcrad z tej strony. Kontynuujemy rozgrywkę w Dimeo. W fantastycznym takim RPG-u. Macie tutaj stół przeniesiony na cyfrowe odwzorowanie waszych konsol. I nie tylko, bo przez to na wszystkich platformach obecnie dostępne. Także ruszamy z kolejnym skirmiszem. Zaliczyliśmy Bóg 1, najprostszą, czarny sarkofag, a taka prosta nie była. Z Elfią Spasianą Królową. Teraz wybierzemy sobie... No to proszę, sorry, to nie to. Teraz wybierzemy sobie... Tutaj widzicie na przykład, następny jest niby Realm on the King, nie? Ale to jest nasza na 3, to ja bym wziął tak. Albo Roots of Evil, albo Curse of the Serpent Lord, albo Reign of Madness. No to może weźmy tą tutaj... Kolejną jak jest, to po tą drugą weźmiemy, nie? Bo widzicie tutaj difficulty jest o te trzy, nie? A ci są, tu pozostałe są dwa. Czyli Roots of Evil by było następne. No bo jest to 5 ksiąg, oczywiście potem będzie inny Flaging. Mam pierwszy levelek, także jedziemy Morad Kinga na sam koniec musimy zostawić, czyli Bóg 3. Roots of Evil, korzenie zła. I zaproponowałbym sobie tutaj, żebyśmy też spróbowali jakichś czempionów tutaj sobie zmienić, tak? Czyli może zamiast tego wzięlibyśmy tym razem barbarzyńcę na dzień dobry. Bart jest bardzo przydatny, ponieważ on to wzmacnia. Wzięlibyśmy asasyna, no i jak ostatnio byśmy wzięli Tom, tylko chcielibyśmy tu wymienili wszystkich tak naprawdę, bo my raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, także raz, dwa, tutaj trzy było, cztery graliśmy i to nie graliśmy tą trójką, więc tą trójkę teraz bierzemy, no i spróbujemy, czy to nam się uda, słuchajcie. Część pierwsza, Roots of Evil. Zaczynamy. Zupełnie coś innego jest, jak widzimy. Jeżeli chodzi o to, to jest to w ogóle jakaś brama jest. Portale, czyli tu się przenosi. Ta ciekawostka przyrodnicza, można powiedzieć, taka przez duże K, nie? Co ma nasz tutaj kolega? Ma takie dosyć dobre, a to nie wiadomo, co to jest. On przyciąga tym generalnie jeszcze, jak widzimy, przyciąga tym swoim znakiem. Dobra, mów tu. Ja bym tu jeszcze nie klikał, żeby on tu się tam nie przeniósł, tylko na razie tutaj mów. Dobra. Następny jest Bart, dlatego wziąłem go drugiego, bo tu nie można zmieniać kolejności. A jak można, to mi powiedzcie jak, bo naprawdę na to jeszcze nie wpadłem. O, bo widzicie, w ten sposób to... Nic się nie uda, nie? Musimy... Tutaj mamy tego asasynka. On podobno taki jest, że potrafi się skrywać dobrze w ciemności. O! Jak tym cudem to tu przyszło? To ona to przywołała? To jest nasz? To jest chyba nasz, tak? Ona ma tego... Ona ma... Tak, to jest nasze zwierzątko, to ona ma po prostu zwierzątko, nawet nie wiedziałem, że ona ma po prostu zwierzątko. A ona po prostu tutaj kieruje tym zwierzątkiem, można tak powiedzieć, tak? Po 5 na 5, no dobra, no to ruszamy, słuchajcie, dalej, korzenie wszelkiego zła na nas czekają. I przenosimy się. The silence on the first floor is almost like a vacuum, without even the slightest chirp from a bird. Ujo, jest duże to jest. To wcale nie jest małe. Jak widzicie, nie? To wcale nie jest małe. I trzeba jeszcze oczywiście uważać na jakieś plamy. O, na to. Water lampy. Ile on ma punktów? 2 tu po tym przeniesieniu. Raz. Za daleko może byśmy nie szli. A, już się pokazał, kurczę. Nie, tu jest Oil Lamp. Już jest jeden. Root Beast, 4. Melee Attack, Spur Trust. Zobaczymy, więc ja na razie tylko po prostu zrobił w ten sposób. I
I tu bym teraz zrobił po prostu Strength and Courage, ally, na niego. You're braver than you think. Courage, jeśli że on to ładnie podaje 1-1, nie? Zobaczcie co. Obie, a nie, to dopiero będzie wtedy pewnie, nie? O, a on to na przykład ma sneak. I nie trzeba replenish my stealth. Massive damage, to jest taki cios w plecy, blink, nie? Na razie to my tutaj sobie po prostu staniemy i zrobimy tego sneaka, nie? Jest stealth. To da radę? Może to, niech spróbujemy. Zobaczymy, czy w tym momencie on tu dostanie coś. Heed my call. No. Enemy time. Idzie, idzie. Walnął mi niestety. To mi się nie podoba. O co jest dobre, to on ma ten grappling hook, nie? Leap to attack or overcome obstacles. To jest całkiem niezłe. To nie wiem, o co tu chodzi. To dopiero może będzie. Tak, zapraszamy do reklamy. I jak to wtedy będzie? Aha, czyli jeszcze zadaje obrażenia. To bardzo sprytne. Root Beast, dobra. Na razie nie będziemy używać kart. O, dostał. Ładnie za 7 dostał, nie? To mnie trochę dziwi, że... Dobra. Jest załatwiony, spokojnie. I kasa, misiu, kasa jest, nie? A na razie tutaj nic się nie stało, to trzeba będzie zniszczyć. Tu coś jest, dobra. A idzie szczur oczywiście, to zwykły jest szczur. Ile on ma? 11, nie? Root Beast, dobra. Teraz on tutaj ma blink. No zrobimy, ciekawe czy się uda, nie? No, spróbujmy. Tylko traf to. O Jezu, stealth plus 5, ale to... Ale mu walnął po prostu, masakrę. Dobra, i teraz szczura jeszcze. O, idzie Alven Hound, uwaga. Całkiem niebezpieczny tutaj zawodnik się nam tutaj robi. To my, żeby go tutaj tak troszeczkę z tego, to zrobimy to. Oto są te kulki, nie? Trzeba je wykorzystywać. No dobra, mnie też to, ale to było dosyć mocne. Jestem w szoku. Idzie. Dobra. Spokojna głowa. Gdzie on jest? Tutaj jest, nie? My nawet możemy go zaatakować tutaj. Jest tylko na 2, dawaj. Trafiony, zatopiony. Tak jest, trafiony, zatopiony. Teraz jeszcze dodatkowo. Weźmiesz nam. Yes, repeating ballista i scroll of lightning. Bardzo sprytne rzeczy. Dobra, pójdziemy tu, ja bym tutaj właśnie... Bym tu absolutnie nie... A tu są jeszcze drzwi, o Jezu, to jest daleko, panie Hawranku. Strasznie daleko, czy my jesteśmy pewni, dokąd my chcemy iść? Czy my chcemy może te drzwi otworzyć? Chyba tak by było, nie? Czy jest healing potrzebny komuś?
Dobra, to on jest ten Unseen. O to nam troszeczkę chodziło. Ona ma 7 na 10. To już? Nie, no szkoda tego, nie? Co walnąć? Drzwi? Nie, drzwi się otwiera. Tu jeszcze można iść do góry, ale lepiej tutaj. Dobra. Skip turn. 3, 2, 1, skip. Spokojnie, panie Hawranku, spokojnie. Otwieramy. No tak, było wiadomo. Mamy tak Elven Cultist, Mel Attack, Movement 3, Movement 2, Poisonous Bite ma to coś, nie? Czy on może tutaj go przyciągnąć? Aj, zabrakło troszkę, zabrakło minimalnie. O, Leap to Attack. Spróbujemy, czy to w ogóle zadziała. O, nawet podwójny. To jest fantastyczne, ale skok. O, tylko się niestety okazało, że tu są jeszcze inni. To tak co dobre nie było w tym momencie. To jest dobre też, nie? Czy on to może rzucić? On jest akurat immune na Tangled, nie? Dobra, no to nie, no to on by musiał tutaj podejść. A to w ogóle co jest? 40? Brookmare. Atak 8, nie? Knockback, Mythical Wave, Puddle Teleport. To za fajny to nie jest w tym momencie, nie? Kolega, Druid Houndmaster, niech on to lepiej się troszeczkę zatruje. This might leave a mark. Didn't know a song could do that, eh? Dobra, niech on robi to. Teraz tak. On musi tutaj przyjść tu. Teraz musi wziąć to Scroll of Lightning, żeby tak walnąć. Uda się? Nawet jeszcze się udało tym. No chyba nie o to chodziło, żeby jeszcze naszych załatwić, nie? Nie. Niech idzie ten tutaj. Kurczę, nie uda się. A to? Tym też nie, dobra. Nie to nie, to ona spróbuje... Dojść tu i teraz ten nic nie zrobi tu w ten sposób, nie? Ani to, jeszcze tylko może to zrobić. Nawet to nie zrobisz. Jedyne co możesz zrobić, to możesz zrobić... O, żeby go zaatakować. Udało się, żeby go załatwić. Idzie tutaj jeszcze zwierzyna. O, tylko za jeden? Co to za słabizna? Roothound. O Jezu. Widzieliście to? Nie widzieliście tego wcale, nie? Dobra. Jedziesz? Ale dostał krytyka. Druid załatwiony. Dobra, Wooden Bone makes root. Out loyal old throw. Water to spawn one. Co to da w ogóle?
Taunted. Tu jest najgorsze, że tu jest... On stoi na tym, nie? Może by go jeszcze tu spoisonować. Here's a little gift. Jeszcze jest zatruty na poison bomb. Dobra, dostanie. Jechać z nią. They can't flee this. No nieźle, magię tutaj nieźle zrobiłaś. Może coś tutaj przyjdzie. O, całkiem nieźle przyszło. Idzie nasz pieścia do niej. A po co tam polazłeś w ten... A, bo on robi jeszcze drain, ale poison. A to co? Gdzie to się... Myślała sobie. Nie wierzę, 3 na 10, dobra. Jedziesz? O to chodziło. Dawaj go. Trafiony. Ale dostał, nie? Jeszcze grappling hook. To jeszcze tego trzeba tutaj. Dawaj go. O, dostał krytyka. Nic z tego nie będzie dla niego. Ale on skilled się robi. To jest w ogóle mistrzostwo świata, nie? Uważam. Dobra. Dawaj. Find the courage within. Kisłet to może się zamrozić, nie? To nie jest za dobre. Ice lamp. Ice is freezing. Nie, na razie nie będę tego robił. A ma tylko 4 na 10. Od zawsze uważajcie, że najpierw trzeba się schilować. Bo jeżeli skończą wam się te niebieskie te do akcji, nie? To jesteście po prostu i tak załatwieni, nie? Jedziesz. Jest. Całkiem przyzwoicie. Jeszcze raz. I całkiem przyzwoicie. Zostało mu 5 punktów tylko. Ona w tym momencie zrobi mu to. No, zobaczymy, czy to da radę. Ok. Dawaj. I się jeszcze ten uzdrowił. Dobra, musimy to zrobić. Musisz trafić. Ma tylko 2 punkty. Jest, trafiła. Po nim. Okej. Dry. Świetnie się to udało zrobić, tylko teraz jak mamy tu przejść? Nie, to pójdziemy tędy. Bo tu jest jeszcze kasa, nie? Jest, healed. Ja bym mu w ogóle dał jeszcze tą Vitality Potion. A nie, to on nie może, dobra. Niech on idzie tu. Spokojnie. To jest to, co chcieliśmy. Jak najszybciej spitalamy stąd, bo tutaj jest poison. Który widzicie. I czy ona ma? Tak. Wystarczy najechać na nią, to wtedy ten status się pokazuje, nie? Niby nie ma, nie? Tego poisona. Niby. Ona ma punktów 7. I ma tego swojego zwierzaczka jeszcze. O proszę, Goblin Mat jakiś tam znowu. Atak 6, ale smele, atak movement 2. Tylko i wyłącznie charge, nie? Czy on może już tego użyć? Nie może. On natomiast musi zrobić w ten sposób chyba, nie?
O, jeszcze Bandit. A co Bandit robi? Steel Gold i Healing Potion. Atak 4, Movement 2. Dobra. No to zrobimy mu tutaj ten Grappling Hook. Na tego. Tylko traf. Trafił. Dobra, i trzy jeszcze w tym momencie się poszły blablować. I dawaj. Dobra. Trafiony. Za trzy. To co, snikujemy się. Absolutnie. Tego bandytę spróbujemy załatwić, nie? Tym snikiem. Uda się? Uda się. No trzy tylko ze snika? Proszę, a tu jest jeszcze Elven Archer, a tu jest oczywiście jeszcze Druid Archer. Czyli mamy niespodziankę filiżankę. Uda się? Dobra, tego trzeba rozwalić. Wal go. Dobra. Dobra, to fajnie, że on robi drain. Ile on ma? 4. Da radę? Nie wiem, spróbujemy. Jeszcze raz, może się uda. Sting and scratch. Niedobrze, ale jeszcze ukradł nam złoto. Zginęło nam zwierzątko. Ja pierniczę, co za gościu. Nie spodobał mi się w tym momencie. Dawaj go. Nie wierzę, że on jeszcze swojego walnie. Na szczęście nie. Dobra, może tu repeating balistę postawimy w tym momencie. Zwiększ mu punkty życia. Zaatakuj go. Ty, no, nie mogę go tutaj. Co ja muszę zrobić? Tu zaatakować, tak, bandytę? Szybko, bo jak to złoto zabierze... Jeszcze się głupio po prostu... zrobiło. Nie, no, w tym momencie mnie wkurzyłeś maksymalnie, Kolo. No użyj na nim tego. Ma jeszcze jedno. A teraz on pójdzie na końcu, nie? To jest to właśnie. Weź się tego bandytę szybko. Bandyta musi być zniszczony. Sting and scratch. Dobra, jeden. I co tu jeszcze ma? Gold Tef. Nie, no to nic z tego. Teraz ja muszę zrobić taki myk, że muszę zrobić tak. Muszę go zabić po prostu, nie mam wyjścia, nie? Dobra, za trzy. I udało się. A trap that explodes. Bo w tym momencie on będzie uciekał, to tu zrobimy trapa. Bo on tego nie wie, nie? Walnęło cię, głupi koniu, ale trap poszedł. Wszyscy zginęli. Ty, co to ma być w ogóle? A to co to jest w ogóle? Sigatur 30 na 30. Nie no, mało jest ich tutaj, żebyśmy tak, nie? To jest ich tak mało, że... Jak widzicie, nic nam tutaj nie grozi, no.
Absolutnie, no co to tam? Dawaj to Heaven's Fury, niech tu walnie, że hej. Jedziemy, tylko traf, chłopie, tylko traf. Dobra, trafił, bo jeszcze krzywo jest to. Dobrze. Myślę, że trochę się udało. Jeszcze wybuchło to. Nie wiem. Tu bo tu przyciągnęło. On ma klucz, nie? Dobra, to jest ta skrzynia, gdzie byliśmy. Tu przyciągnęło. Ale nie mogę, ale za to mogę co zrobić. Ile to coś ma 3 na 3. Wolałbym tu tego trafić, nie? Revive go, dobra. A to można tak zrobić, nawet nie wiedziałem, że można go zrevive'ować. Daj go, uzdrów go. Piercing voice. Dobra, może byśmy go... W tym momencie co tego? Szkoda na tego, nie? To coś zrobić. Natomiast... Nie szkoda przywołać tu ten huragan. Jest szansa, że to zrobi zadymę, chociaż to jest tak niebezpieczne. Dawaj, kurat szanty. A może jeszcze powinniśmy jednak go zaatakować. Jasne, szczególnie, że się spultałeś. Nie wiem o to, jak zaatakować swojego kolegę, nie? O, proszę, przy portal of the place and exit portal anywhere, then use the entrance portal. Aha. Niech to będzie w tym momencie tutaj. Moim zdaniem. Let's use it wisely. Tak, o, 3 łed. Ma tylko jedną tą. Dobra, walnij go. Tylko traf, proszę cię. Dobra jest, dobra. Mistrzu, mistrzu. Kara mistrzu. Jakby teraz tutaj wrzucił Ice Lamp, it's freezing. Nie? Niech on to postawi. Jeszcze ma cały czas 2, pamiętajcie, nie? Trafił. Backstab. A, czyli on od tyłu musi być ustawiony, żeby to coś dawało, nie? Bo jeżeli jest od przodu, to to będzie normalnie. No tak, a tu nie ma jak backstaba zrobić, więc tu będzie tylko za 3. Cholera, to niebezpieczne tam ci, co to w ogóle tutaj jest? O, balista daje czemu. Shit. Rozwaliło nam balistę. To coś ma też niesamowite, dobra, ten hook. To by musiał być na tutaj, nie? Dobra, walnij go. Trafisz? Jest healed, to jest dobre. Jeszcze mogę wziąć tego, tu przygrapować? Nie mogę. Nie mogę, więc w związku z tym bym musiał, bo bym bardzo chciał, zabić to coś. Elven Archer. Dawaj. Za 3 tylko. Okej. Okay. Aha, bo to jest takie tym. Tu przechodzi, dobra. I co to tak pójdzie? W ten sposób może to pójść? O! Spróbujmy, tylko traf, proszę cię. Let's play a little song. O, to jest taki song.
I confused się zrobiła, tamtego załatwiło chyba, co? Dawaj tego jeszcze, a tak. Hop! Nie, no dlaczego? Dobrze, że to ten portal weszło, ale... To jest dobre, że może zrobić backstaba, nie? Jakby teraz trafił elegancko. No nieźle trafił, ale to i tak nie jest to, co chciałem, żeby trafił. No. Traf. Unleash pain. To i tak jest mało, nie? Ona uciekła, no bo innego wyjścia nie mamy. Dobra, dostał trochę czadu. My też możemy dostać. Nie chcę patrzeć, co tutaj się dzieje, słuchajcie. On ma tak, Astral Mark i Wet. Czyli to moglibyśmy mu zrobić niezłą parówę, nie? Jeszcze. Tego nie wiem w ogóle, co to jest. To do czegoś może służy. Słuchajcie, ale tak średnio to widzę na jeża, nie? Dobra. Dawaj, jeszcze kasę zdobyliśmy. Jedziesz. Dobra. Jeszcze raz. Dawaj. Dobra. Całkiem bym powiedział, że nam się bardzo ładnie udało. Dobra, czy to jest jeszcze coś? Root Beast. Skąd to się tu wzięło w ogóle jeszcze? Nie mam żadnego pojęcia, skąd to się tu wzięło. Ale wiem, że no... musimy to załatwić. Ale on robi straszne błędy, nie? Słuchajcie, straszne. Niecelnych rzutów ma masę. On tutaj, jak widzicie, a to możemy sobie jeszcze, o, to wygląda to ładnie, nie? Ten teraz, co ma na przykład stunt i panik jeszcze jest, nie? Także mamy jakby dobrą sytuację. Dobra, musimy tego wykończyć, bo inaczej będzie po nas. Backstab. A to jest Druid Archer niestety. I to jest drugi backstab, ale jakby był krytyk. Nie ma krytyka, ale zostało mu tylko 5. A nasza dziewczyna. Heed my call. A naprawdę? Czemu ta kostka robi takie misy, słuchajcie? Wcale nie jest słaby ten konik.
Słuchajcie, a skąd takie ilości tych potworów są tutaj, nie? Bo to jest aż takie nieprawdopodobne, nie? Jak się na to patrzy, że... Dobra. Chodź tu, gościu, bo mnie tak denerwujesz. Dobra, trafiony jesteś. Jak to? Nie trafiony jesteś? 11 na 40? Jakiś immun się jeszcze zrobiłeś? 8 na 40, ja pierniczę. A tu? Proszę, i tu. Damy radę, czy nie? Zostało 5. Słuchajcie, wszyscy zginęli. Wszyscy zginęli. No niestety. Niby dostałem doświadczenia i to White Die jeszcze mam. Biała kostka, to mogę sobie wymienić. Equip, to mam też equip. Trzydzieści sześć minut. No to widzicie, że to wcale nie jest takie proste, nie? Czyli to podejście jest rozwalone, słuchajcie. Co mogę zrobić tutaj? Łuki mam na razie, nie? Mogę zrobić leaf gain. Progression tutaj mam takie, mam itemki. Te itemki, no teraz mamy kostkę, nie? I teraz... I to jest po prostu tyle, nie? Z Guardiana mamy ten Frozen, no. No i tyle jest, słuchajcie, do tego. Dostaliśmy baty, no niestety, tak też się zdarza. Także tutaj kończymy. Ta ekipa o tyle jest gorsza troszeczkę była, no, ponieważ nie miała na przykład Charmed. A to Charmed jest fajne, nie? Mogę też w ogóle Barda wyrzucić i wziąć jeszcze Łucznika. On ma to Charmed, to może byśmy w ten sposób, bo ten fajny jednak ten z Hook jest dobry, ten gościu, nie? No to trzymajcie się i dajcie feedback.